Cześć wszystkim, tu Bruce i witamy dzisiaj w sobotę, gdzie mówimy dzisiaj o szczepionce na koronawirusa. Koronawirusa, gdzie dzisiaj jest już szansa na możliwe. No, według tych działań szczepionki są kwotą, czy to może być to przełom w walce. Ich szczepionka daje bardzo dobre wyniki, bardzo dobre wieści z mną uniwersytetu. Choć wyniki testów są bardzo obiecujące, to zdaniem naukowców jest to jeden za wcześniem, był pełen sukces. Wtedy wciąż trwają badania, muszą mieć pewność, że szczepionka rzeczywiście zapewnia ochronę i bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. I tak się jak działa szczepionka na koronawirusa Oxfordu. Naukowcy z pracowniczą firmy farmaceutyczną AstraZeneca to ta eksperymentalna szczepionka dostała nazwę HAD 0X1NKV119. Łączy ona materiał genetyczny z koronawirusem SARS-CoV-2 za zmodyfikowany adenowirusem, a którym to wiadomo, że wywołuje infekcję z uszczypian szympansów. Testy są z udziałem 1777 osób w wieku od 18 do 55 lat. No, na razie z niepożądaniem badacze podkreślają, że ciągle tolerowana przez ludzi. Na razie nie odnotowano żadnych powiązań działań niepożądanych. Niektórzy badań czasowych skazali się na zmęczenie i boli głowy i lub mięśni. Byli w miejscu chcięcia szczepionki. U niektórych pojawiły się gorączka i dreszcze, ale to były mogły być wyniki walki organizmu pod patogenem. No, jeszcze nie wiadomo, co jest. Może objawy mogą się wystąpić w Polsce, też szczepionek u ludzi. No, uznanie pojedyncze jest podwójne szczepionki i wyjaśnione w stronie testów profesora Adriana, dyrektora Oxfordu, i dodał, że wygląda na to, oba posiadają dobre wyniki. Wyniki farmaceutyczne na całym świecie opracowane jest około 100 szczepionek, z czego 23 są już testowane na ludziach. Obiecane wyniki mają szczepionki opracowane przez firmę biotechnologiczną Moderna, ale także PIS-SER, to jest na razie nowacznica, zdanie stojące na biodacami koronawirusa SARS-CoV-2, zabił już ponad 600 tysięcy. No, niedobre wieści już są. Już dużo zabił już z tymi koronawirusa. AstraZeneca współpracuje z panelami wyrazowymi przy produkcji dystrybucji. Wynaleziony przez naukowców z Fordu, producentów leków przez produkcji, mimo że nadal trwają testy, choć aby rozprzestrzenione tak w przeciętnie, ile będą współpracować z firmą AstraZeneca nad produkcją leków. No, jeśli to... Jeśli zadziała ta szczepionka, to będziemy szansę, żeby pokonać tego wirusa. No, na razie. Nie wiadomo, czego to już mówili. Jeśli chcecie posłuchać, to puszczę mam jeden filmik. Jest na Śląsku najmniejszy przyrost na wschodzie kraju. A świat czeka na szczepionkę na koronawirusa. Prace prowadzone są w dużym tempie i wiele wskazuje, że wkrótce usłyszymy o efektach. Brytyjscy naukowcy z Oxfordu już chwalą się dobrymi wynikami serii testów szczepionki. Podobnie Chińczycy. W obu przypadkach producenci podpisali już pierwsze umowy na dostawy. Agata Karbowicz. To może być przełom w walce z koronawirusem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remedium na COVID-19 będzie dostępne jeszcze w tym roku. Mamy szczepionkę, która okazała się być bardzo dobrze tolerowana przez ponad 1000 osób biorących udział w badaniu. Zaobserwowaliśmy dobrą odpowiedź układu immunologicznego, dokładnie taką, na jaką liczyliśmy. Szczepionka została przygotowana w rekordowym tempie przez zespół badaczy z Uniwersytetu Oxford. W 90% przypadków wystarczyła zaledwie jedna dawka, by wywołać silną reakcję układu odpornościowego. Szczepionka działa podwójnie, bo pobudza wytwarzanie neutralizujących wirusa przeciwciał i limfocytów w T. To kamień milowy. Musimy jednak ustalić, czy szczepionka faktycznie ochroni populację. Zamierzamy prowadzić badania na bardzo dużo. Skalę. Mamy już zaszczepionych 10 tysięcy osób na całym świecie. Na razie objęto
18-55 lat. Naukowcy chcą jednak wiedzieć, czy ochrona przed zakażeniem jest skuteczna dla wszystkich i w różnych częściach świata. Dlatego testy prowadzone są też w Brazylii i Afryce Południowej. Do września mogłoby powstać milion dawek szczepionki. Teraz wydaje się to niedoszacowaniem, biorąc pod uwagę skalę pandemii. Reakcja na szczepionkę była najsilniejsza 14 dni po jej podaniu. Po 28 dniach poziom przeciwciał był najwyższy. Za wcześnie jednak, by sprawdzić, czy w organizmie wytworzy się długotrwała odporność. Do sukcesu wciąż już długa droga. Dobrze, że mamy coraz więcej nowych informacji. Możemy wyjść w tak poważną fazę realizacji szczepionki. Gratulujemy naszym kolegom. Sukcesu naukowcom pogratulował premier Boris Johnson. Mówi o ważnym kroku w dobrym kierunku. Przestrzega jednak, że nie mamy jeszcze 100% gwarancji i konieczne są dalsze badania. I już teraz firma, która podpisała kontrakt na produkcję szczepionki, ma zamówienie na 2 miliardy dawek na całym świecie, w tym 100 milionów dla Wielkiej Brytanii. Choć nie wiemy, czy reakcja układu odpornościowego jest wystarczająca, by zwalczyć COVID-19, wstępne informacje są optymistyczne. Szczepionka jest bezpieczna dla ludzi. Agata Karbowicz, Polsat News. No, na razie ta sytuacja jest lepsza niż to. No, umówmy teraz o AstraZeneca. No. AstraZeneca bez zysku dostaje do Europy do 400 milionów dawek szczepionki stworzonej przez współpracę z Oxfordową Uniwersytetu. Porozumienie AstraZeneca, porozumieniu Autropenem i sum kierowanym przez Niemcy, Francję, Włochy i Holandię. Do starty do 400 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanie na Uniwersytecie Oksfordzkim zostaną uruchomione do końca 2020 roku. No, niektórzy mówią, że szczepionka może być już jesienią 2020 roku, tak którą uważa, że może być tam. Zgodnie z porozumieniami z Cenezy, celem IWA jest przyspieszenie dostawy szczepionki udostępnianej innym krajom europejskim, tak widzieć. Dostępne do wszystkich krajów w całej Europie i nocy. W jednostce zwiększenie produkcji innymi firmami celu, swoje zobowiązania do utrzymania szczepionki do wszystkiego pandemii. Ta umowa zapewni setkę milionów Europejczyków dostęp na szczepionki. Mamy nadzieję. No, teraz na firmę farmaceutyczną Moderna. Moderna. Okej, to zacznijmy od tego. Skoro jesteśmy już na tym temacie. Moderna szczepionka przeciw COVID-19 jest skuteczna i bezpieczna. Biotechnologia spółka Moderna poinformowała ze wtorek, co obiecują, że jest. Działanie niepozwolone, jeśli i dobrze to robią, stwierdzają własne zdanie niepożądanych. Eksperymentalna się Moderna wskazała, że jest bezpieczna i sprowokowała immunologiczne u wszystkich stwierdzeń z 5 zdrowych członków uchodników. Wyniki badań zostały opublikowane w recenzji czasopiśmie The New England Journal of Medicine. Nabyli odporność na COVID-19 od infekcji. USA. Produkcja szczepionek COVID-19 ruszy do końca lata. Zamierzono dostarczyć 300 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19 do początku 2021 roku. Proces produkcji jest już w toku. Mimo braku gwarancji skuteczności potencjalnej szczepionki informuje NBC, powołując na się wysokiego rangą urzędnika administracji Donalda Trumpa. Przygotowanie zakładu produkcyjnego od nabywania niezbędnych półproduktów.
Departament Zdrowia, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA zapewnił, że do końca lata Stany Zjednoczone rozpoczną produkcję szczepionek na rynku. Obie firmy planują rozpocząć planów w końcu tego miesiąca, czyli Bayern wciąż nie daje gwarancji zgodności tych szczepionek. No, teraz mówię o szczepionce, która ma już być na pewno w roku wrześniu 2020 roku. Aktualnie nad szczepionką kłócie wykorzystywane różne technologie i procesy klinicznej. Potem stosowanie szczepionek pod uwagę na bezpieczeństwo optymalizacji. Cenność szczepionka przeciwko COVID-19 będzie w praktyce dostępna na wcześniej za 28 miesięcy. Niektórzy wiedzą, najstąpi znacie wcześniej. Pod kierownictwem Bronesy powiedział, że duża szansa, aby nowa szczepionka, nad którą pracuje, była dostępna już ze wcześniej. Eksperymentalną szczepionką mają rozpocząć się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Rząd zdeklarował, że jeżeli wstępne wyniki będą obiecujące, przekazać fundusze na produkcję milionów dawek tej szczepionki. Naukowcy z Instytutu pracują nad szczepionką wykorzystaniem technologii. Przekazał na produkcji AstraZeneca w końcu miejsce. Badanie prowadzone będzie w ośrodkach w Wielkiej Brytanii, ale rozpoczęto miejsce kontry potrwa jest do 2020 maja. Brytyjski koncern farmaceutyczny może dostarczyć 400 milionów szczepionek. I gdzie mamy sens? No, jeśli będziemy nie śmieć, coś się zmieni, to uda się. No, to był Bruce. No, w tym filmiku był Bruce i zgnajcie się coś. Jeśli podobał się wam filmik, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mu filmik. No.